Dzień dobry, witamy Państwa o poranku w TVP Info. 5:58 na zegarach. Mamy wtorek. Dziś będziemy mówić m.in. o tym, co dzieje się w pogodzie. Cały czas jest bardzo gorąco. Przed nami kolejny trudny dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują w całym kraju. IMGW ostrzega to... bo mówiłaś o upałach, tak? Bo się zamyśliłem o tych burzach. Tak, też przed upałami, że będzie bardzo ciepło. No to burze to jest oczywiście konsekwencja. Ale nie tylko o pogodzie, bo wejdziemy w politykę krajową, a także politykę światową. Właśnie to nawiązanie idealne. Wiceminister Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej został zatrzymany przez ABW na polecenie prokuratury krajowej. Ale będziemy też za oceanem, bo w Stanach Zjednoczonych dzieje się naprawdę dużo. Donald Trump pojawił się na konwencji republikańskiej w Milwaukee. To jego pierwsze publiczne wystąpienie od próby zamachu na jego życie w Pensylwanii. Oczywiście Blanka Dżuga już jest w gotowości, czeka na Państwa. Kwadrans po 6:00 opowie nam o sytuacji politycznej właśnie w tym miejscu. A w Europie, na Półwyspie Iberyjskim, wielka fiesta. Hiszpania w euforii po triumfie w Euro 2024. Bohaterowie, którzy wywalczyli puchar na niemieckich boiskach, wrócili do kraju. Tam świętowali oczywiście swój sukces, no wspólnie z kibicami, bo jak inaczej miałoby to wyglądać? Marzenia ściętej głowy. Będziemy o tym opowiadać z kolegami z naszej redakcji sportowej, ale już teraz zapraszam Państwa na serwis.